Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. Kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił. A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Drogie siostry, bracia, dziękuję za zaproszenie do waszej wspólnoty tutaj, do świętego Szczepana, do jezuitów w Warszawie. Rekolekcje to czas łaski, czas słuchania Boga, otwierania się na Jego Słowo, no i nade wszystko czas spotkania z Nim, z tym Bogiem, który kocha każdego, każdą z nas i to kocha do szaleństwa krzyża. Cały Wielki Post, on zmierza do tego, abyśmy się przygotowali, abyśmy odkryli na nowo tę miłość, która zaprowadziła Chrystusa na krzyż. W wielu różnych telewizyjnych programach czy magazynach nieraz można spotkać różne takie wywiady. Różni znani ludzie czy tak zwani celebryci opowiadają nieraz o swoim życiu, wygłaszają też pewne recepty, pomysły na życie. Jedna z takich recept brzmi w następujący sposób. Żyć tak, żeby niczego nie musieć żałować, niczego się nie wstydzić, niczego się nie bać. Wydaje się tak na pierwszy rzut ucha, że tak powiem, że ten program brzmi atrakcyjnie, niczego nie żałować, niczego się nie wstydzić, niczego się nie bać. Jeśli jednak głębiej zastanowimy się nad tym, to dojdziemy do wniosku, że to jest projekt niemożliwy do zrealizowania. Że jest w tym albo jakiś rodzaj naiwności, albo jest to pycha. Bo nie da się tak przejść przez życie, żeby niczego nie żałować, niczego się nie wstydzić. Człowiek bezbłędny, człowiek wyzwolony od lęku, to niemożliwe. I dlatego program Ewangelii, Dobra Nowina, program, który proponuje Jezus, można by sformułować, nawiązując do tych słów inaczej. Żyć tak, żeby pozwolić umyć sobie nogi, brudne od żalu, od wstydu, od strachu, od grzechu. Kochani, to są właśnie rekolekcje. Przychodzę do Jezusa z tym wszystkim, czego się boję, lękam, wstydzę, żałuję. Jezus chce umyć moją duszę, zabrudzoną tym wszystkim, zabrudzoną życiem po prostu. Idąc drogą, brudziły się nogi, brudzą się nogi. Idąc przez życie, różnego rodzaju brud przykleja się do nas. Pozwolić Jezusowi, aby On oczyścił moje serce. Tylko On może dać prawdziwą czystość serca. Nie mój wysiłek, żadna pralnia. On i Jego miłość. Rekolekcje to czas słuchania Bożego Słowa. To Słowo Boże dzisiejszej niedzieli jest Słowem na ten czas, na ten moment, na te rekolekcje. Bóg się nie myli.
zawsze to słowo trafia w punkt. Pierwsze dzisiejsze czytanie, prorok Izajasz, jakieś 2,5 tysiąca lat temu, niewola babilońska, księga pocieszenia, obiecuje wyzwolenie. Odwołuje się do, nawiązuje do Eksodusu, tego pierwszego wyjścia z niewoli egipskiej, kiedy Bóg objawił swą moc, a tutaj Izraelici znowu są w niewoli, Jerozolima zburzona, ale prorok mówi w imieniu Boga: zostawcie rzeczy dawne, przeszłość należy do mnie, oto ja dokonuję rzeczy nowej, pojawia się właśnie, czyż jej nie poznajecie? Słowo Boże, ono w nim jest wieczne teraz, ono się aktualizuje, teraz mówi do mnie Bóg. Dzisiaj, 13 marca dzisiaj jest, 2016 roku. Oto teraz dokonuję rzeczy nowej. To jest zapowiedź na te rekolekcje. Bóg chce dać tobie i mnie jakąś nowość. Oferuje mi nowość. Dzisiaj pełno jest ludzi, którzy oferują nam różne nowości. Skrzynek pocztowych, z telewizora, z radia. Ciągle reklama atakuje nas w taki sposób, że nie sposób się obronić przed tym. I często słyszymy, że to, co przynoszą, oferują, jest nowe. Oto nowość, stare do wyrzucenia. Okazuje się jednak, że to, co jest dziś nowością, jutro już jest przestarzałe. Jak to ktoś powiedział, kto żeni się z modą, ten szybko zostaje wdowcem. Ale kto jednoczy się z Bogiem, ten nigdy wdowcem nie zostanie, bo w nim jest nowość. On jest źródłem nowości, odnowienia naszego życia. On, który jest ponad czasem. On, który mówi: do mnie należy twoje życie. Być może coś trzeba zamknąć, a być może jesteś w takim punkcie życia, w którym mówisz: nie ma wyjścia. Nieraz tak bywa, że mówimy pewne sytuacje, pewne problemy, które człowiek albo na niego spadły, albo sam się w nie wpakował, bez wyjścia. Eksodus to znaczy wyjście. W Bogu jest wyjście zawsze. Wyjście z każdej niewoli, z każdej sytuacji bez wyjścia. Nawet wtedy, kiedy wojska Faraona są za nami, a przed nami morze. On potrafi przeprowadzić środkiem morza. Znaleźć wyjście z każdej sytuacji. On obiecuje wodę na pustkowiu. Mnie dzisiaj uderzyło w tym pierwszym czytaniu, jest mowa o strusiach. Ciekawe, że w Biblii jest też nawet o strusiach. Szakale i strusie będą też chwalić imię Boga. Struś to jest ten, co tak, nie, głowę się kojarzy ze strachem. Nawet te strusie, szakale, jakieś zwierzę, wszystko w naszym życiu, to trzeba też symbolicznie odczytać, można spróbować. On zamienia pustynię w źródło, gdzie pojawia się woda. Nasze życie często jak pustynia. Po ludzku wiele spraw przegranych. W nim jest źródło odnowienia, oczyszczenie, odnowienie. Wyjście z sytuacji bez wyjścia. Święty Paweł, który doświadczył tej przemiany, doświadczył mocy spotkania z Jezusem, który był faryzeuszem, doskonałym faryzeuszem. O faryzeuszach jest mowa w Ewangelii. Gdyby święty Paweł wtedy tam stał przy tej kobiecie cudzołożnej, no nie wiadomo, czy by nie rzucił kamieniem. Może nie, ale na pewno byłby po tej stronie wtedy. A teraz list do Filipian, list do mieszkańców także Starego Mokotowa. Wszystko uznaje za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa. To jest takie mocne, to wszystko jest stratą. Kiedy poznaję Chrystusa, kiedy Jego spotykam, zaczynam widzieć inaczej te rzeczy, które dotąd dla mnie były ważne, nagle przestają być ważne. A to, co może dotąd pomijałem, zaczynam odkrywać, że naprawdę się liczy. Chrystus przychodzi jak lustro dane nam przez Boga Ojca, aby nam pokazać,
z jednej strony siebie, to znaczy Boga, a z drugiej strony pokazać piękne człowieczeństwo, w którym mogę przyjrzeć się sobie w prawdzie swojego sumienia. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim. Zobaczcie ten żar wiary. Rekolekcje są po to, by ten żar rozpalić w nas. Że chcę poznać. Poznać w sensie biblijnym to nie znaczy poznanie intelektualne, to nie jest wykład o Jezusie, ale doświadczyć Jego miłości, mocy Jego miłosierdzia. To się stało w przypadku Pawła, który z mordercy, z prześladowcy stał się żarliwym głosicielem. Oto czynię rzeczy nowe. W jego życiu to się spełniło. Uznaję za śmieci. To jest po grecku skybala, takie słowo, sprawdziłem w słowniku, oznacza dosłownie odchody, gnój. Jest mocne słowo, które aż trzeba by go użyć tutaj, żeby przemówiło do nas, ale może nie wypada w Kościele. Ile takich rzeczy, takiego brudu, gnoju takiego się przylepia do nas. Oblepia nieraz to, co w założeniu miało być święte, czyste, dobre, do ludzkiej miłości, przemieszana z egoizmem, z nieczystością, nieraz dobre pragnienia, podszyte pychą i tak. To się przykleja do nas. Chrystus sprawia, że mamy na tych rekolekcjach także zobaczyć, co jest śmieciem w moim życiu, co wymaga właśnie tego oczyszczenia, tej wody, łaski Chrystusa, która obmywa mnie z brudu. Żeby nie żałować tych śmieci. Niektórzy, właśnie jakaś utylizacja taka Jezusowa. Jeżeli coś uznałem, że jest śmieciem, to już to wyrzucam, prawda, ze swojego życia. A my nieraz jesteśmy tak przywiązani do różnych rzeczy, do różnych spraw. Te nieuporządkowane przywiązania, to jezuici na pewno często tego nawiązują, to jest jezuickie bardzo, nieuporządkowane przywiązanie, czyli prawdziwa wolność to jest odrzucenie właśnie tego wszystkiego, co mi blokuje drogę do pełni wolności, która jest w Chrystusie Jezusie. I Ewangelia. Te rekolekcje chcę, żeby były o miłosierdziu, bo trudno, żeby było inaczej w roku miłosierdzia. Ten rok zadany jest nam przez papieża Franciszka, a więc odkrycie miłosierdzia. Nie tylko intelektualne, ale spotkanie z miłosierdziem. Widzimy w tej scenie, są faryzeusze, jest ta kobieta i jest Jezus. W którym miejscu się odnajduje? Najpierw pomyślmy o faryzeuszach. Każdym z nas taki faryzeusz mieszka. Co oni właściwie tutaj, o co im chodzi? Ich bulwersuje zło, tak się wydaje. Domagają się sprawiedliwości, ukarania zła zgodnie z prawem mojżeszowym. Ale w istocie, zresztą ewangelista sam to podpowiada, mówili to wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Bywa tak, że na pozór krzyczymy, domagamy się sprawiedliwości, chcemy bardziej doskonałego Kościoła, lepszego świata. To są dobre pragnienia, ale trzeba zacząć od siebie. Nie ma innej drogi. Nieraz to nasze domaganie się sprawiedliwości może być podszyte pychą, to znaczy sposobem, żeby ja, wszyscy wokół mnie drażnią i jest doskonale widzę cudze grzechy i co należy zrobić, żeby ten świat był lepszy. Idę nieraz z tym do Boga, idę nieraz z pretensją, ale nie jestem gotów sam się nawrócić. Znajdujemy mnóstwo sposobów, żeby usprawiedliwić to, żeby Bóg nie dotknął mojego serca, żeby się nie zajął moim grzechem. Faryzeusze tutaj zastawiają też pułapkę na Jezusa. Oni chcą udowodnić, że On nie ma racji. Bo oni czują, że On ma rację i dlatego chcą to na płaszczyźnie trochę intelektualnej. Albo miłosierdzie, albo sprawiedliwość, albo. A to jest błąd. Oczywiście jest pewne napięcie między miłosierdziem a sprawiedliwością. O tym chciałbym też mówić jutro czy pojutrze. Ale nie jest albo. Jezus ratuje tę kobietę, ale Pan Jezus jest także miłosierny w stosunku do faryzeuszy. Ich także chce uratować. Tylko jakby
zawsze właściwy sposób, czy właściwa Boża odpowiedź. Pan Jezus nieraz twardo przemawia do faryzeuszy, bo być może faryzeizm potrzebuje takiego twardego słowa, które, no, z którym trudno dyskutować. Zobaczcie, on znajduje, Chrystus, to słowo, które ich porusza, bo powiada, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Te kamienie już były w rękach, kamienne serca, budowane tylko na sprawiedliwości, bez miłosierdzia. Pan Jezus zwraca im uwagę, że mają się zająć swoim grzechem, a nie cudzym. I można powiedzieć, że faryzeusze weszli na drogę nawrócenia. Znaczy, nie wiemy, jak to w końcu było z nimi, ale przecież nikt z nich nie rzucił kamieniem. A to znaczy, że uznali, że to słowo wywołało efekt, że to słowo, i to nie w płaszczyźnie czystego intelektu, ale poczynając od starszych. Starsi dłużej żyją, niosą na pewno większy balast także własnego grzechu. Odchodzą po kolei, uznali siebie za grzeszników. O to chodzi, żeby doświadczyć mocy Jezusa, trzeba pokonać pychę, przestać naprawiać świat, albo inaczej, naprawiać ten świat, ale poczynając od nawrócenia, od własnego serca. Rekolekcje są dla grzeszników. Kto nie czuje się grzesznikiem, na pewno nie musi przychodzić. Ale kto wie, zna własny grzech i go uznaje, ten będzie po stronie tej kobiety, znaczy odnajdzie się w niej. To jest tak pięknie napisane, to jedno zdanie, że pozostał tylko Jezus i ta kobieta. Wszyscy, cały tłum, ten zgiełk tego oskarżenia, wyciszyło się to wszystko. Jest tylko Jezus i ta kobieta. Kochani, to jest bardzo też rekolekcyjne przesłanie. Żyjemy w zgiełku, w świecie różnych oskarżeń, opinii, które krążą, które polemik, dyskusji, sporów, tak, w Polsce też. Chodzi o to, żeby znaleźć przestrzeń, że jestem ja ze swoim życiem grzesznym, ze swoją niemocą i Jezus, wcielona miłość Boga, ten, który może mnie uratować, ten, który może dać mi nowość, ten, który może mnie oczyścić. To się dokonuje właśnie w tym osobistym spotkaniu, w ciszy konfesjonału, w osobistej modlitwie, w adoracji. Siłą tej kobiety jest jej bezsilność. To jest zupełnie odwrócona logika świata. Ona wiedziała, co zrobiła, ale jest w tym wszystkim bezbronna, jest, rozumie, że musi się poddać, że jest zdana tylko na Boga, na Chrystusa, że tylko On może ją uratować. Zobaczcie, element też jej cierpienia, myślę, że tak. Gdzie był ten mężczyzna? Cudzołóstwo jest grzechem popełnionym we dwoje. Prawo mojżeszowe nakazywało kamienować nie tylko tę kobietę. To nie było prawo seksistowskie. Kazało kamieniować i mężczyznę, i kobietę. Równo traktowało ten grzech. Faryzeusze nie przyprowadzili tego mężczyzny. Gdyby zależało im na sprawiedliwości, to by złapali ich oboje przecież, tak? To gdzie jest ten facet? Ale teraz ona, jakby z innej perspektywy. Cudzołóstwo jest jakąś karykaturą miłości. Jest sposobem szukania miłości, można powiedzieć. Święty Augustyn mówił, grzeszymy dlatego, że szukamy szczęścia, ale szukamy go nie tam, gdzie ono jest. Gdyby on naprawdę ją kochał, to stałby obok niej, kiedy groziła jej śmierć. Skąd znamy tę historię? Wziął swoje i poszedł. I go nie ma. I zostaje tylko świadomość grzechu i gorycz tego, że tak bardzo na tobie się zawiodłem. Moi drodzy, i z tym wszystkim, co gdzieś myślę też dotyka naszego życia,
Stanąć przed Jezusem ze swoją nędzą, to są rekolekcje. Pan Jezus mówi do siostry Faustyny, słowa zapisane w dzienniczku, w taki sposób. Miłosierdziu mojemu nie przeszkadza nędza Twoja. Córko moja, napisz, że im większa nędza, tym większe ma prawo do miłosierdzia mojego. Proszę Cię, ofiaruj mi nędzę i tę niemoc swoją, a ucieszysz tym moje serce. Możemy ucieszyć Jezusa, Boga, przynosząc Mu swoją nędzę. Czyli stając w postawie bezradności, bezbronności, z pustymi dłońmi, jedynie z zaufaniem. Panie, tylko Ty możesz mnie uratować. Ty jesteś wyjściem z tej sytuacji. W Tobie jest moja nadzieja. Jezu, ufam Tobie, nic więcej. Idź i nie grzesz więcej, mówi Pan Jezus. Ja Ciebie nie potępiam. Kochani, tak naprawdę nie mam nic więcej do powiedzenia. Nie ma nic ważniejszego. Idź i nie grzesz więcej. Oddaj swój grzech Jezusowi i zacznij nowe życie. Będą te same pokusy, nie zmienisz swojej przeszłości, nie zmienisz okoliczności, w których żyjesz, trudne sytuacje, wyzwania, komplikacje rodzinne, domowe, zawodowe. Ale idź w to wszystko i nie grzesz więcej. Ja będę z Tobą, bo jestem po to, aby okazać miłosierdzie, aby zabrać serce kamienne, a dać Ci serce z ciała, nowe życie. Bóg grzechu nie pomniejsza, moi drodzy. Tutaj nie ma lekceważenia dla sprawiedliwości. Tu nie jest machnięcie, a to nieważne, cudzołóstwo. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Zgrzeszyłaś, ale nie potępia. Daje nowe życie, przebacza i pozwala zacząć od nowa. Kochani, na koniec cztery prośby, krótko. Pierwsza. Bardzo się ucieszyłem, nie wiedziałem, czy tak jest, jadąc do Was, czy obraz miłosiernego Pana Jezusa jest, ale jest, nad tabernakulum, jak pięknie. A ja go widzę odbity w tej szybie tam przy wejściu. Cały czas patrzę na ten obraz. Wokół nas jest tyle obrazów, na ekranach naszych telewizorów, na ekranach naszych komputerów, iPhone'ów. Niektórzy mówią, że czuły dotyk to teraz tylko dla iPhone'u. Wyciszyć te obrazy, wyciszyć. Na ile się to da oczywiście, nie? Na ile się da. Zachęcam Was do tego, żeby wpatrywać się w ten obraz. Jezus obiecał Faustynie, że wiele łask przez ten obraz. To nie jest żadne arcydzieło sztuki, bo nie chodzi o piękno, pędzla, farby, mówi zresztą Pan Jezus to do Faustyny. Chodzi o piękno mojej łaski, o spotkanie, o skrzyżowanie wzroku, o wejście w to promieniowanie, które z serca, woda i krew, miłość, która obmywa, oczyszcza, zbawia. A więc wpatrujcie się w ten obraz, może w domu odnaleźć ten obrazek, popatrzeć przez dłuższą chwilę. Druga prośba, koronka do Bożego Miłosierdzia. Słuchajcie, to jest modlitwa na nasze czasy. Ona jest krótsza od różańca, choć odmawiana na różańcu. Naprawdę, 2 minuty sprawnie człowiek odmówi. Nie jest to zbyt wiele. A Jezus mówi wielka moc o miłosierdzie dla nas i całego świata. W drodze do pracy, czy wracając z pracy, jeśli możliwe o 15, w intencji naszych rekolekcji. Trzecia prośba, obraz, koronka. Trzecia, uczynek miłosierdzia. Kogo ja mogę uratować, stając w pozycji Jezusa z tej Ewangelii? A więc kto potrzebuje mojego słowa, może pomocy materialnej, może duchowej, może, prawda, o tym też powiemy w ten trzeci dzień, ale jakiś konkret, żeby był, konkretny człowiek, któremu pomogę, zadzwonię, coś poradzę, czy okażę pomoc materialną. I ostatnia prośba, przyjdźcie na te spotkania nasze, na słuchanie Bożego Słowa o 9, 18.30 na tych dwóch mszach rano i wieczorem konferencje. Niech faryzeusz, który w każdym z nas mieszka, wypuści kamień z rąk. Niech zajrzy w swoje sumienie. Niech kobieta cudzołożna, która w każdym z nas mieszka, cudzołóstwo jest symbolem grzechu w Biblii, jakiegokolwiek, zdradzamy Boga. A więc ten grzesznik w nas, lękający się, czy Bóg mi wybaczy,
niech odda z ufnością swoją nędzę Panu. Pozwól, by Jezus umył Twoje nogi.